W jaki sposób można stworzyć szablon strony? To bardzo proste. Wystarczy najechać na ikonkę szablony. Klikamy. Wpisujemy nazwę, na przykład oferta 1. Zapisujemy. I po zapisaniu możemy wejść w przykładową nową stronę. Wybieramy edytor backend. Klikamy szablony. Mamy zapisane oferta 1. Klikamy plus. I szablon, który przed chwilą zapisaliśmy, właśnie został dodany i można na nim dalej pracować.